Czy wiesz, że w lubelskich urzędach co roku przybywa około 100 etatów? Okres pandemii to czas optymalizacji kosztów dla przedsiębiorców. A czy urzędy również ograniczają swoje koszty funkcjonowania? Aby to sprawdzić, chcę przeprowadzić audyt zatrudnienia w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. Chcemy sprawdzić wielkość i strukturę zatrudnienia, zakres zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, ale też pracowników, sposób rozliczania i wynagradzania urzędników, a także politykę zatrudnienia, w tym proces rekrutacji oraz powiązania towarzyskie i polityczne zatrudnianych osób. W sumie w Urzędzie Miasta Lublin, w spółkach miejskich, jednostkach organizacyjnych, w tym szkołach i przedszkolach, zatrudnienie ma ponad 14 tysięcy osób. Dzięki Twojej pomocy wspólnie przeprowadzimy audyt zatrudnienia w tych urzędach i doprowadzimy do poprawy jakości, efektywności funkcjonowania lubelskich urzędów. Nie jest to pierwsze tego typu zadanie, którego chcemy się podjąć. W ostatnich latach mieliśmy kilka konkretnych sukcesów na tym polu. Przez kilka lat przekonywaliśmy prezydenta Lublina do tego, aby wprowadzić w mieście budżet obywatelski. Udało się dopiero wtedy, gdy pokazaliśmy, że we wszystkich dużych miastach budżet obywatelski już funkcjonuje. Dzięki temu od 2014 roku, rokrocznie, możemy głosować i wybierać projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki naszym staraniom prezydent wprowadził publiczny rejestr umów. Dowiemy się z niego, z kim, na co i za jakie pieniądze urząd zawiera umowy. Dzięki publikacji tego rejestru każdy wie, na co są wydatkowane pieniądze z naszych podatków, a urzędnicy dwa razy zastanawiają się, zanim jakąś umowę podpiszą bądź przedłużą. Wcześniej urząd zawierał umowę m.in. na prowadzenie profilu Rady Miasta na Facebooku. Obecnie profil Rady Miasta jest prowadzony przez pracowników urzędu, a pieniądze zostają w budżecie miasta. Kolejnym naszym istotnym sukcesem jest doprowadzenie do publikacji informacji o nagrodach wypłacanych pracownikom urzędu. Co roku na stronie Urzędu Miasta znajdziemy informacje o kwocie przyznanych nagród wraz z uzasadnieniami. Dla nas jest to wiedza o tym, na co zostały wydane pieniądze z naszych podatków, natomiast urzędnicy mogą sprawdzić, kto i za co otrzymał nagrodę i co powinien zrobić, aby na taką nagrodę zasłużyć. Dzięki Twojemu wsparciu wspólnie możemy przeprowadzić audyt zatrudnienia w Urzędzie Miasta i doprowadzić do poprawy efektywności jego funkcjonowania. Wyniki naszej analizy skonsultujemy z ekspertami, w tym związkami pracodawców, a rekomendacje przekażemy do prezydenta miasta. Wpłać pieniądze na naszą zbiórkę, przekaż informacje znajomym lub napisz do nas, w jaki inny sposób mógłbyś nas wesprzeć. Dziękujemy za każde wsparcie.